Witajcie. Oto poradnik dotyczący Canona 550D, 600D i tak dalej, czyli wszystkich pochodnych lustrzanek Canona wyposażonych w preinstalowany przez nas Magic Lantern. Jest to oprogramowanie, jest to łamanie właściwie oprogramowania Canona na własne ryzyko, które daje wiele możliwości. Między innymi to, czym zajmiemy się dziś, czyli monitorowaniem dźwięku na żywo. Wiele różnych stron, takich jak Amazon bądź też eBay, poleca nam tak zwane przejściówki z USB AV do Canona na mini jacka. Lecz kosztuje to w granicach tam co prawda kilku dolarów, ale oczywiście za granicą. Jeśli byśmy poszukali lepiej na polskich serwisach aukcyjnych, pewnie też byśmy znaleźli, ale byłoby to troszeczkę trudniejsze. Ja pokażę taką dużo prostszą alternatywę. A więc, aby tego dokonać, aby móc monitorować dźwięk, potrzeba nam kabel AV od Canona, który dostajemy oryginalnie. Jest to ten kabelek z cinchami na wyjściu. To jest pierwszy nasz składnik do wykonania naszego zestawu. Drugim jest przejściówka z cinchy. Tu akurat jest co prawda do wideo, ale to nie szkodzi. Mamy lewy, prawy kanał, bądź też odwrotnie, a także jack stereo. To nam w zupełności wystarczy. A także taka oto złączka jack, 3,5 mm obydwa. I aby tego dokonać, podłączamy sobie ten kabelek do Canona oczywiście. Tutaj do tej naszej przejściówki podpinamy jeden kanał, a także drugi kanał, w tym wypadku lewy i prawy, a także instalujemy tą oto wtyczkę. Gdy mam ten kabelek podpięty do Canona USB i to w ten sposób spięte, możemy podłączyć słuchawki. Mogą to być takie słuchawki, w tym wypadku Sennheiserki HD201 z takim oto jackiem. Ten jack podłączamy oczywiście tutaj i w ustawieniach Magic Lantern już sobie możemy różne parametry predefiniować, ustawiać, i taki oto patent pozwoli nam na całkowite, bezpieczne oczywiście monitorowanie dźwięku podczas nagrywania na żywo na słuchawkach, tak jak na przykład robię to teraz.